Pani marszałek, panie ministrze, wysoka Izbo, kontaktują się ze mną przedsiębiorcy z mojego regionu, to jest Pszczyna, Ustroń, Cieszyn, Żywiec, Bielsko-Biała. Przedsiębiorcy, którzy otrzymywali jeszcze kilka miesięcy temu rachunki za prąd miesięczne 6, 7, 8 tysięcy złotych. Dzisiaj te rachunki to jest 30 tysięcy, 40 tysięcy, nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. I chciałbym, żebyście państwo uczciwie powiedzieli, czy mają zamknąć już swoje przedsiębiorstwa i na jakie podwyżki mają być przygotowani w kolejnych miesiącach, ponieważ wiemy, co się dzieje w elektrowni Jaworzno. Dzisiaj o godzinie 12 ma być uruchomienie kolejny raz tego nowego bloku energetycznego, ale związkowcy, z którymi współpracuję, mówią, że to się po prostu nie uda, że nie pójdzie ten blok pełną parą. W związku z tym tą zakontraktowaną energię trzeba będzie kupić na rynku, a to oznacza, że ten prąd pójdzie jeszcze bardziej do góry. Więc proszę o odpowiedź na piśmie, o uczciwą informację, ile przedsiębiorcy zapłacą za prąd w kolejnych miesiącach. Dziękuję uprzejmie.